this, the B flat contrabass trombone. Cześć, witaj drogi mój widzu. Jest godzina 7:51. Nazywasz? Klank. Czekam na autobus. Pora ruszać na granicę. Jezus Maria, od rana tak śmierdzi na tej ulicy, że to jest jakaś masakra. Ciekawe jak będzie wyglądać na nasze busi, bo ważne w podróży bardzo często jest spokój, dlatego że jeżeli nie przyjeżdża nasz autobus, chociaż jakikolwiek inny rodzaj transportu, który zamówiliście, za który zapłaciliście, to trzeba poczekać. Tutaj wszyscy mają luz. Mieliśmy wyjechać już pół godziny temu, ale jest problem, bo szafka się nie chce zmieścić. No i się tu. Mała, krótka, szybka przerwa w podróży. No nawet nie jesteśmy w połowie do granicy z Tajlandią. Trochę żałuję, że nie udało mi się Kambodży zwiedzić z tej strony takiej prowincji. A prowincja kryje za sobą więcej zawsze tej prawdziwej strony kraju. Ale jest rzecz, która mi się tutaj niezmiernie podoba. Jest to właściwie piasek, który jest przy drogach. On jest wręcz czerwony. To bardzo ładnie wygląda. A co to za owoce są? To są kujowe kokosy? Myślałem, że to legenda. Pół legenda, pół prawda. Pół nieprawda. A jak to się je? Teraz dokładnie rozsmaruj. Tak. Jeszcze tutaj trochę. I tak pod paznokcie powciskaj. Tak naprawdę to się obcina maczetą górę, wsadza się rurkę i się wypija. No. Seba, powiem ci, że gdybym miał już tego więcej nie jeść, to chyba wolałbym umrzeć. Już po odprawie granicznej. Kwestia jest tylko tego rodzaju, że nas z busa zabrali nam bagaże, nie zdążyliśmy nawet do nich dojść. I gdzie się zawieźli? Mam nadzieję, że je znajdziemy. O, ja już widzę swój plecak. Ode mnie nie wzięli się, no. Ale bym się kłócił. Biorą swój bagaż bez w ogóle pozwolenia i jadą. A jakbym nie miał kasy, czyli rada jest taka, żeby zawsze mieć bagaż przy sobie, jak wyciągają go z busa od razu. Jeszcze jedna rada a propos podróżowania po ciepłych krajach autobusami czy minivanami, czymkolwiek takim. Bierzcie zawsze coś z długim rękawem. A jak jedziecie nocnym, to lepiej ubrać też skarpetki, bo po prostu klimatyzacją. Przejechać przez miejscowość Trat, która wygląda tak. Bangkok nocą, 21:00, od 9:00 rano. 3 przesiadki. Masakryczna podróż, ale się udało. Chciałem podsumować teraz Kambodżę, ale weszliśmy w taką ulicę i nie bardzo da się cokolwiek powiedzieć. Może po prostu pokażę, jak to wygląda.
No już jest troszkę ciszej. No to tak. Przede wszystkim w Kambodży ludzie żyją w domach zbudowanych z czegokolwiek, co znaleźli, ale samochód muszą mieć piękny i muszą mieć cały czas go, cały czas je pucują, czyszczą je non-stop. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że na przykład tutaj w Tajlandii nie ma serów, a w Kambodży są i są też bagietki, chleb normalny, a to dlatego, że Kambodża była kolonią francuską. Jak chcecie czegoś więcej się dowiedzieć, to zapraszam do podręczników z historii. No i jak wjechaliśmy do Tajlandii, to od razu widać, że jest mniejszy syf. Znaczy jest syf, ale jednak mimo wszystko na ulicach jest czysto. No a tam jak się idzie, to po prostu jest jakaś masakra. Śmieć na śmieciu. Spotkaliśmy mnóstwo Polaków różnych po drodze. Czy to na łodzi, czy to w minivanie. Czy teraz chociażby na tej ulicy, na której było tak gwarno, to chyba 3 czy 4 grupki Polaków przeszły. Także nasi rodacy są wszędzie. Przejmują cały świat. No cześć, witaj drogi mój widzu. Zapraszam was na zwiedzanie Bangkoku. Idziemy teraz do świątyni buddyjskiej, w której można się pomodlić. Mówię troszeczkę ciszej, ponieważ no jest to miejsce święte dla tutejszej kultury. Należy ściągnąć buty i pokornie wejść. Jest nawet po pierwsze Jana Pawła II. Właściwie plakat. No i tak wygląda w każdej świątyni, że jest ogromny Budda, czerwony dywan. No i wszyscy modlą się, medytują. Jest cisza, spokój. A tych świątyni jest od groma. A obok świątyni oczywiście mamy targ z amuletami. Różnego rodzaju z buddami. Oczywiście kupiłem sobie różaniec buddyjski. Tutaj jest Pałac Królewski. Nie widać go, bo jest wysoki mur. I też nie będę tam wchodził, bo jest po prostu multum ludzi. Same wycieczki turystyczne. Jakaś masakra. Ale generalnie kierunek jest taki, żeby się przejść do Chinatown. Taki market, w którym można kupić wszystko. Od wombata poprzez różne inne rzeczy. To takie jak kiedyś w Poznaniu, jak kojarzycie, był taki targ na Dolnej Wildzie, gdzie był tak zwane Bema. Gdzie można było kupić wszystko od kałasznikowa poprzez najnowsze płyty. Oczywiście bez hologramu za X-u. Żeby było więcej atrakcji, popłyniemy tramwajem wodnym. Za złoty 50. Jakieś 15 minut. To jest mega Meksyk, mega cool. No widać, że ruch rzeczny mają opanowany. Naprawdę. Że oni się tu nie gubią w tym. Masakra. Thank you.
pyk, lecimy na następny przystanek. Jak w Wenecji trochę. No to witam was serdecznie na chińskim markecie w Bangkoku, gdzie kupić można dosłownie wszystko, jak na większości targów. Naprawdę przepiękne rzeczy. Połowa z nich to w ogóle nie wiem, co to jest. Ale na przykład są takie rzeczy. To chyba gęsi były. Mnóstwo chrupków. Kto tu śpi, o czym śni, chrupki mam dla niego. Kukurydzianek. Aha. Jeszcze jest też dużo ludzi. No ale to wszędzie tu jest dużo ludzi. Z tym musicie się liczyć na takich targach. Zapachy są takie, że masakra. Młody sprzedaje bilety na ten, na jakąś loterię. Sklep z przyprawami. Raj dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy lubią gotować. To są takie przyprawy, o których sobie nie zdajecie sprawy w ogóle. I tutaj przekrój cały. O, na przykład gdybyście nie wiedzieli, jak wygląda cynamon, to cynamon wygląda tak, w tych długich laskach. I tutaj są pigułki, czopki, cynamon, kardamon, wszystko, czego tylko sobie zapragniecie. A może miskę. Tutaj Królewna Śnieżka sprzedaje. Królewna Śnieżka sprzedaje bilety na loterię. Wiecie, kurczę, mógłbym wziąć udział w takiej loterii i coś wygrać. Jakbyście kiedyś się zastanawiali, jak wygląda Anysz, to wygląda właśnie tak. Obok prawdziwy cynamon. No i pieprz. A przepięknie tu pachnie, naprawdę. Skończyło się i bomba, kto nie słuchał, ten...